Informatyka to jeden z kierunków studiów inżynierskich prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. W programie są m.in. zajęcia dotyczące architektury sieci komputerowych. Architektura to jest zespół takich wzajemnie powiązanych ze sobą funkcji w sposób logiczny, stanowiący pewną całość. Sieci komputerowe, tak jak je projektowaliśmy jeszcze 20 lat temu, były przeznaczone do zupełnie innego rodzaju ruchu sieciowego. Teraz weszły do użycia takie aplikacje jak pakietyzowana mowa, czyli telefon internetowy, przekazy wideo, telekonferencje, gry sieciowe. No w związku z tym okazało się, że ta infrastruktura się nie nadaje po prostu. Trzeba było ją wzmocnić, nabudowując pewne nowe funkcje i łącząc je w nowy sposób, w nowe architektury. Studenci tutaj u nas na naszym wykładzie architektury sieci komputerowych uczą się tych nowych architektur sieci, nie tradycyjnego internetu, tak jak go kiedyś projektowano 20 parę lat temu, tylko właśnie tych nowych, wymaganych do integracji różnego rodzaju usług w jednej infrastrukturze sieciowej. Więc student powinien umieć przede wszystkim zrozumieć, na czym polega funkcjonalność ta nowa, na czym polega zasada łączenia w postaci architektury. Powinien następnie umieć to zastosować, umieć zrozumieć, co się do niego mówi w otoczeniu już profesjonalnym. No i oczywiście powinien umieć zdać sobie sprawę z tego, co jest następne. To dziedzina, która stale się rozwija, dlatego ciągle potrzebni są fachowcy z aktualną wiedzą i umiejętnościami odpowiadającymi wymaganiom nowoczesnych technologii. Studia, które oferujemy, będą miały charakter praktyczny. Będzie to wybitny profil praktyczny, polegający na tym, że większa część zajęć, znacząca część zajęć, ponad połowa, realizowana będzie w warunkach, które zbliżone są do faktycznego wykonywania zawodu przez inżyniera informatyka, i zajęcia te będą w sposób praktyczny przygotowywać naszych przyszłych absolwentów do wykonywania zawodu informatyka. Oczywiście zajęcia te odbywać się będą tak u nas w uczelni, jak i na terenie współpracujących z nami firm. Mimo wielu lat kształcenia w Polsce informatyków, badania pokazują, że na rynku pracy obecnie brakuje aż 40 tysięcy inżynierów z takim wykształceniem. Jak pokazują badania, w najbliższych latach największe zapotrzebowanie będzie na nowych pracowników, będzie właśnie wśród informatyków, a szczególnie wśród programistów, informatyków programistów. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, na informatyce proponujemy właśnie specjalność dotyczącą programowania pod nazwą programowanie aplikacji internetowych. Programowanie aplikacji internetowych to tylko jedna z kilku specjalności skierowanych do studentów informatyki. Dotyczy nabycia umiejętności dostarczania usług, czyli przygotowywania aplikacji, które dostępne są w środowisku internetowym. I to począwszy od telefonów komputerowych, a skończywszy na portalach udostępnianych przez różne firmy, serwery itd., itd. Jak tak się rozejrzymy dookoła, to informatyka zaczyna oplatać całe nasze życie społeczne. I to nie tylko pozadomowe, ale również i w domu. W związku z tym my proponujemy specjalności, które wprost odpowiadają na zapotrzebowanie rynku. Jest to na przykład specjalność administrowanie sieciami komputerowymi. Sieci komputerowe w tej chwili już są wykorzystywane wszędzie, w skali lokalnej, jak i w skali globalnej. Mówi się powszechnie nawet o miastach inteligentnych, a przecież to miasto inteligentne też bazuje tak naprawdę na sieci komputerowej. Więc oferujemy specjalność administrowanie sieciami komputerowymi z takim silnym akcentowaniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, co każdy, kto choć odrobinę interesuje się przekazem medialnym, ma świadomość tego, jak ogromne w tej chwili stanowi to, że cyberbezpieczeństwo znaczenie dla funkcjonowania państwa. Jest to specjalność certyfikowana. Na tej specjalności studenci mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu CISCO, ponieważ większość przedmiotów realizowanych w ramach tej specjalności pokrywa się z treściami merytorycznymi wymaganymi w czasie egzaminu, który pozwala na uzyskanie certyfikatu CISCO.
Do wyboru na informatyce w Kotarbińskim jest jeszcze inna specjalność – bazy i hurtownie danych. Wydaje mi się specjalność bardzo współczesna, bardzo nowoczesna. Dotyczy tego, co się ostatnio nazywa data science. Chodzi o to, że w bazach danych wielu firm, instytucji, które użytkują systemy od dziesiątków lat, zaczęło się gromadzić bardzo dużo danych. Przy pomocy metra ołówka i kilograma papieru w żaden ludzki sposób tych danych już się przeanalizować nie da. Niezbędne są umiejętności polegające na zbieraniu tych danych z różnych źródeł, integrowaniu tych danych i następnie analizowaniu w taki sposób, żeby z tych danych można wydobyć wiedzę niezbędną do podejmowania decyzji przez różne szczeble zarządzania, czy to państwem, czy też przedsiębiorstwami. Czwarta z proponowanych na informatyce specjalności to programowanie systemów sterowanych numerycznie. Według uczelni wychodzi ona naprzeciw zapowiedzianej reindustrializacji polskiej gospodarki. Ale to uprzemysłowienie ponowne ma nastąpić w takiej konwencji przemysłu 4.0, czyli ma być to gospodarka inteligentna, konsumująca najnowsze technologie, w tym oczywiście technologie informatyczne. I my oferujemy specjalność dotyczącą, czy też przygotowującą naszych absolwentów do programowania maszyn, automatów, które w takiej właśnie gospodarce będą miały ogromne zastosowanie. Promotorzy prac dyplomowych, a jednocześnie prowadzący zajęcia na informatyce podkreślają, że jest to dziedzina, która stale się rozwija, dlatego absolwenci tego kierunku muszą nadążać za zmianami, w czym powinno im pomóc dokształcanie się po ukończeniu studiów. To jest takie marzenie nasze oczywiście, żeby absolwent studiów inżynierskich, jakie tutaj kończy, no w takim idealnym, edukacyjnie rzecz biorąc, przypadku następnie starał się o zrobienie studiów magisterskich, czyli nauczy się czegoś więcej, może w innym, takim bardziej już badawczym, wnikliwym oświetleniu, w takim innowacyjnym właśnie, a potem ciągła edukacja, to znaczy inżynier, informatyk, nie wiem jak się rzecz ma w innych dyscyplinach, być może w literaturoznawstwie jest inaczej, ale tutaj, jeżeli ktoś co kilka lat nie wróci na uczelnię, albo do jakiegoś równoważnego, edukacyjnego miejsca, instytucji i nie douczy się, nie dokształci, nie zaktualizuje swojej wiedzy, to za chwilę wypada z obiegu, po prostu przestaje mieć zawód. Więc on musi mieć taki nawyk właściwie. W tym celu są różne studia podyplomowe. Tutaj też zdarzyło mi się uczestniczyć. No jest to dosyć typowe podejście. Ciągła edukacja. I to jest ciągły wyścig, kto stoi, ten się cofa, więc w informatyce być może bardziej widoczny niż gdzie indziej. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, czyli podanie o przyjęcie na studia wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wszystkie informacje dotyczące kierunków studiów, pełnej oferty studiów podyplomowych znajdują się na stronie uczelni w dziale studia podyplomowe. O studia podyplomowe ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.